You are welcome. Come to this kitchen, dining room, please. To the kitchen? You are sitting? Oh, yeah, I'm waiting for Jura, and then we will discuss about everything in the kitchen. We will tell you everything about the great tournament. About the Euro. Charo, what did you learn from Thomas? From the Euros? No, nothing. You heard something. Listen. I miss everybody. I come to changing room, and first thing I see on my hanger is his gloves. So there's no respect at all. Really. No. He's counting, I'm not here already, you know? When he was in the tournament, yes. Good thing. I had three players next to me for my gloves. Hello! And, no, hello! Bravo, Jura. You good? I'm good. You know what Madden said? What? When you gave that assist? Yes! Madden! So now you go to the kitchen, yeah? To discuss everything. Yeah, discuss the need. Madden said during your first game when you played that now you are off like 50 million euros. Meow! Only 15? That's what Mladen said. I don't know, how about Thomas? Ah, me? Okay. Mladen, after this Euro, Thomas is 10. Yeah. How much you missed us? Oof, very much. You spoke with somebody? You see my smile? I see. I spoke with Vieteska, I don't know, with Igor also. With Mladen, with Thomas, during the game. That's good. I co, połamali go na tym Euro bardzo, czy nie? W bardzo dobrym stanie. You had some time to rest? So straight from Euros, yeah? Yes, after Euro, 5 days quarantine. And yesterday I came back. Because if you're coming from Baku to check, you have to stay 5 days in quarantine. Then you have to take test. But I saw your smiling, you and Jura, and I can tell that you missed us a lot. Yes, I saw Jura during the tournament. We were speaking and when we play against each other. And we were keeping in touch, of course, during the tournament. But here I miss, of course, I miss the people here. But it's many changes here. Many players left and many players came. So I saw like 3-4 of the new guys. So you recognize that locker room or not at all? No, still nobody, just few players is here. So we'll see, I have to get to know everybody today. And when do you think you will be ready to play? I just spoke with the coach and I think we will train with Jura like normal today, because I even in this Euro I was training like a lot, also like extra things for me to keep myself fit. So I think we will be ready soon. Co to za jakieś kolejne dni były? Z right yesterday and then next to river. Portugal mafia. That's why they call police there. So finally the Call of Duty family is here. No, you don't have to connect to Beersheba. Yeah, but the family come and the PlayStation have to go because he said that it's forbidden PlayStation. You want to do this, yes. Really? With bottle, the PlayStation stay here. We cannot, really. So if PlayStation stayed here during the game against Bodo, it means it was a really serious game with no PlayStation. But it's dangerous for the brain, really. So, yeah. But Josue, he was also in your team, yeah? Before? Yes. He came to Legia? Yes, because of Call of Duty, otherwise you don't... What was this shirt because you had? Because the connection to Beersheba was slow, you know? The make Verdansk great team. Again, yeah? Yes. He was also in the Verdansk team? Yes. But now we have a problem. Coach not allowed PlayStation. Oh, look, I showed this for him, I'm very sad. I called yesterday Luki and he said, I can't go on the game. Yes. I am ready to play, please. Yes. Really? Look.
They are addicts. No PlayStation, Andre injury on the game. No PlayStation, Luki also felt injury on the game. Very serious. A, Skiba? Yes, sir. Skiba, pokaż. Patrz, jaką piłę. Dobra, ne? Dobra, ty byś to wsadził nogę, co? Wsadziłbyś tym dużym palcem, byś drugą. No to ma. And there's a Mahirowski. Cześć, Kuba. Cześć, jak tam? Dobrze. Dobrze wszystko? Dobrze, dobrze. Jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Skiba. Dobrze skibić. Dobrze. Dobrze. To był lucky. Wiedziałem z nim. Co? Pokazałeś gdzie? Tak. No. Yeah! 19? 19. If you hit the finish. I have won. If I steal now, I won, you know? If I score now, I finish. Yes. Finish. This is the last point. No, because it's... Oh, you steal my points! Look at this. Fucking... Steal all my points. 4-4-4-4. 1-0. This is a shit game. Yeah! 0-0. 2-0. No. 2-1. 2-1. It was a good game. Yeah. Oh! Oh, don't film this. Please, don't film this. When I look at this, I wonder if you didn't miss your destiny. Maybe instead of kicking the ball, you should, you know, yes, throw it to the basket. Of course. Widziałeś, jak Bodo trenowało? Nie. Puścili sobie doping kibiców, tak jak wy trenowaliście na sztucznej przed meczem w Norwegii i trenowaliście piłkami Selecta, tak oni sobie dzisiaj puścili doping kibiców na stadionie na full, żeby być przygotowany na to, co ich czeka. Pierwszy raz zagrają? Czy to jeszcze taki publiczności kibice? Wiesz co, no tam w Norwegii jest słabiej z kibicami na pewno, czy wszędzie jest słabiej niż u nas, umówmy się, ale tam jest dużo słabiej, plus oni grali cały sezon praktycznie bez kibiców. Zagłuszą się, co? Nie będą wiedzieli, co się dzieje. No to dobrze. Nie no, zobaczymy. No ale fajnie, że się przygotowują, nie? Maher, I assume that this game will be as good as the previous one for you. Yeah, I hope so. But we will see, yeah? First official game in front of fans. We won't make them happy. I know that you wait for it, yeah? Yes, quite yes. Long. Yes, yes, of course, everybody. But me, better. I mean, much than, more than them. They already tasted that, you didn't. Huh? They already tasted playing with our fans, exactly, didn't exactly. They told it's gonna be first time. Now your YouTube will become true. Exactly. Come on, Legia. Możesz ci zjeść, to będzie kurwa. Nagrywki czy... No ty wróciłeś z pożyczenia, już widzę, że za tragarza robisz. Zawsze. Bo wiek zobowiązuje, ale i szacunek. Do pana Rzymka na przykład. Trzeba pomagać. Tak jest? You sign already? Yes.
wzięliście udział w naszym środowym evencie dla Dominika. Wiem, że kupując karnet wylosowałeś nagrodę, wybrałeś sobie nagrodę, na którą chcieliśmy cię z naszym głównym partnerem plus 500 zaprosić, ale nie mogłem zostawić kumpli, co się oczywiście szanuje. Więc przygotowaliśmy dla was niespodziankę, dla was wszystkich. Ja już tylko wezmę tę kupertę. I ponieważ ty wybrałeś sobie nagrodę, to chcieliśmy wam wszystkim ją wręczyć. Oczywiście mogę sobie wspólnie obejrzeć to w naszej loży, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Główny sponsor plus 500 udostępnił nam loży na ten mecz, bo też chcą się włączyć z naszą akcją i też nas cały czas wspierają w takich charytatywnych rzeczach. Mam nadzieję, że będziecie z nami jeszcze więcej, częściej. I co? I chyba przejdziemy się na lożę. Zaprowadzimy was, pokażemy wam najprostszą i najkrótszą drogę. Że będziecie z nami częściej, będziecie częściej brać udział w jakichś takich naszych meczach i wszystkich innych wydarzeniach charytatywnych. Zawsze ty, sukces. Zawsze ja, dobrze cię tutaj widzieć w końcu. After long time. Na Euro fajnie, ale tu jest jeszcze fajnie, co? Tu jest fajnie, no. Będą kibice, to jest fajne. I play just two games or three games with Jagiellonia, the first game. And then Lechia Gdańsk away, and then was this lockdown. So, but today is how many percent? 50%. More, much more. Yeah? Because 50% plus vaccinated people. So it can be much more than 50%. Perfect. I wish you to hear your name today from the stands. First I have to come on the pitch. So this is what also I wish you. Yeah. I train two trainings, so we'll see. I didn't have much rest, so I was keep training all the time, so I should be okay. At least for to say hi to the fans. I expect to be cold here, but it's too warm. It'll be more hot after. Good game, bye. Not the first 11. Good game, bye. It's great. Yeah. From when you know each other? We went to holidays together many times. No, he's the referee from Greece. So, he's good referee, I hope. No, he's good referee. Most hottest day, huh? This is definitely the hottest day I remember. It's good. When they measured the temperature here, it was like 1 hour ago, it was 35 degrees at the pitch. In Norway, so there is not too much hot, so for them gonna be more difficult. We know our weather. You can feel like at home, yeah? Yeah, it's similar, like today it's similar like in Azerbaijan. Tak graliśmy na Mistrzostwach Świata w 2006 w Hanowerze. To było jeszcze cieplej, ze 2 stopnie i słońce dawało. Lało się po prostu. Chłopaki to samo, to jest. Sędziowie nie pozwalali pić w ogóle. A dzisiaj będzie, nie? No. Miejmy nadzieję, tam lekarz nasz poszedł. Na to meru taki było, to nie, no, 20 minut. Przecież na Mistrzostwach Europy dawali, nie po 20 minutach. Prognoza pokazywała, że nie ma deszczu. Ale jakieś grzmoty tam gdzieś pokazywało, to może jakieś grzmoty będą. Ciężko będzie, ja się oddychało w taką pogodę. Ale im chyba jeszcze się nie zajmie, przyzwyczajeni. Ciężko powiedzieć, zresztą. Zależy, jaki organizm się szybko adaptuje do czego. Ale nic, to nie może być przeszkoda, nie? Trenowaliśmy przez cały tydzień w takich warunkach, także jesteśmy troszkę zaadaptowani do tego. Co to za urządzenie? Bo dzisiaj wszyscy sobie z tym chodzą i sprawdzają. Wszyscy? Tylko osoby upoważnione, takie jak Filip. Wilgotność, nasłonecznienie oraz temperaturę powietrza. I jak ocenicie te... Na razie czekamy, musimy poczekać chwilę, jest 5 minut, no nie, żeby to się czarne kula nagrzała i okay. W razie temperatura rośnie, wilgotność spada, tak jest. Widziałam u doktora zdjęcie dzisiaj. Tak, właśnie. Dzisiaj było o 15, chyba 36 stopni, jak dobrze pamiętam.
Dziękuję. Jak miło, to zdarza się grać. Cały czas trzymaj, idą. Andrzej, rządzi środek, tak? Thank you.
Przemek! Przemek! Oh my god, that's what the blood. Tomorrow free? Tomorrow free? Tomorrow free? Kiepa? Okej. Jestem dumny z was, waszej postawy, ze wszystkich tych, którzy grali i tych, którzy tworzyli się zespół, tych, którzy pracowali na ten zespół. Mówię tutaj o ludziach, których na co dzień nie widać w kamerze, nie widać ich na boisku. Wszyscy zrobiliśmy się fantastyczną robotę i możecie być bardzo dumni z tego meczu. Macie prawo się cieszyć, cieszymy się do jutra, od jutra będziemy się w kolejnym meczu, ale dzisiaj naprawdę jestem zbudowany waszą postawą, konsekwencją, poświęceniem, mądrością. W pucharach się gra na wynik, chłopcy. To nie jest liga, że możesz się raz pomylić, stracisz głupie punkty, odrobić sobie. W pucharach tego nie odrobisz. Dlatego jeśli my nie będziemy głupich bramek tracić, będziemy utrudniać przeciwnikowi grę, będziemy wiedzieli, jak im przeszkodzić, że musieli grać inaczej, a sami będziemy mieli plan na zdobywanie bramek, zajdziemy daleko, chłopaki. Taki jest nasz cel, żeby zajść jak najdalej. Nie stawiamy sobie żadnych ograniczeń, chcemy wygrywać każdy kolejny mecz w pucharach, ale grając konsekwentnie, grając po naszemu, na naszych zasadach i z takim poświęceniem, z taką mądrością na dzisiaj, okej? Okay? Zgadzacie się ze mną, czy nie chcemy tak grać? Okej? Okay? Trzymam was za słowa. Brawo, brawo! First game of the season, actually first minutes of the season, first goal. What is your message to the fans at the beginning of all of that? I'm still in the beginning because now I came 2-3 days ago. I came back from the European Championship and I missed all the pre-season. I was training there and so I was agreed today with the coach that he will give me some minutes, you know. I need to get the rhythm of the games, you know. So I knew I will come for some part of the game. I didn't know how long, but yeah, I'm happy. Like this was enough, 10 minutes, one goal, I'm happy.